Mafijne metody, czyli reprywatyzacja według PiS. PiS-owski komisarz Mirosław Kochalski wydaje decyzję o zwrocie kamienicy przy ulicy Nabielaka 9. Arkadiusz Czartoryski, ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jednym podpisem oddaje kamienicę z lokatorami przy ulicy Nabielaka 9 w ręce czyścicieli. Dlaczego to robi i dlaczego 3 dni później odchodzi z ministerstwa? Platforma Obywatelska składa wniosek o przesłuchanie Czartoryskiego przed komisją reprywatyzacyjną. Przewodniczący Patryk Jaki wniosek odrzuca. Kochalski, Czartoryski, Jaki, bliscy współpracownicy Kaczyńskiego. Tak działa mafijny układ. Tak PiS chroni swoich kolesi i wspiera patologiczną reprywatyzację. To nie jest dobra zmiana.